Państwa, użytkowanie wieczyste i ciągle tu w Radio Conchita mamy wzmiankę na temat użytkowania wieczystego, ale Państwo widzą, że nic nie widzą, prawda? No. Element samorządu terytorialnego jest właśnie. Linia mysia jest, proszę Państwa, tak czy siak, ona może troszeczkę jest ukryta, ta linia mysia, ale ona jest. Jakbyście Państwo reflektorem zaświecili, to byście Państwo coś zobaczyli. Ale ta linia mysia jest. Nie jest to moja działka, należy ona cały czas jest? Do gminy. Linia mysia? Czy widzimy w kamerze linia mysia? Jest, tak. Na użytkowanie no to tu wiele nie trzeba. 99 lat. Linia mysia. To jest bardzo, bardzo długi czas. Mogą zostać przedłużona. Więc jest to bardzo bliskie prawo własności, ale tym prawem własności jednak nie jest. I te opłaty za użytkowanie wieczyste, one nie są małe. O tym wiedzą doskonale nasi słuchacze, którzy takie opłaty wnoszą. Rząd chce zlikwidować to użytkowanie wieczyste, czyli jak to będzie wyglądało? Zniesie te opłaty? Tak i nie. Chodzi o to, że rzeczywiście opłaty nie są małe. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli grunt jest wykorzystany na cele mieszkaniowe, to ani nie odłączę jego zasilania, instalowania, aktualizacji. To znaczy wartość działki. No trzeba tę wartość uaktualnić. Słuchaj, ja ci coś powiem. To Art Info jest popieprzone, bo tak, zjeżdżasz do dołu i trzeba wejść na ostatnią opcję, czyli że po żydowsku. Ja właśnie chcę tu wejść. Nic, weź Google pokaż. Google pokaż. Bo przecież... No i nic nie rób, tylko Google. Google to ale nic nie rób! No i rzeczywiście użytkowanie wieczyste może zostać zlikwidowane, ale to nie znaczy, że nagle staniemy się właścicielami tych działek za darmo. Za to trzeba będzie po prostu zapłacić. Ustalono, że przez 20 lat będziemy płacić dokładnie tyle, ile wynosi opłata. Ty jesteś chory, bo ty jesteś denerwujący. Raz mówisz tak, och, czemuś ty na tym moim komputerze nie jeździła, czemuś tu nie chodziła, nie sprawdzała. Nikt nie mógł zrobić tak, że na podnosi wartość działki jeszcze uaktualnia. Linia mysia. Tam linia mysia. Dla tych użytkowników wieczystych. Wszystko widać, bo to jest termowizyjne.